Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z panem ambasadorem Janem Bisztygą. Witam, panie ambasadorze. Witam pana, witam państwa. Panie ambasadorze, dzisiaj rozmowa trochę nietypowa. Przyznam się, że ja trochę pana mobilizowałem do tej rozmowy. Dowiedziałem się od pana, że po jednym z naszych programów jakiś czas temu, program chyba nosił tytuł Ostrzegam przed przyszłością, dostał pan akurat po tym programie list od pewnej młodej osoby. No i po tym, co pan powiedział o tym liście, no stwierdziłem, że można by ten list jakoś omówić, bo to jest ciekawe spojrzenie młodych ludzi, bo tam takie opinie, że ja tutaj zapraszam jakiegoś starego komucha, że ciągle siedzimy w jakiejś historii, że jest pan skrajnie z jednej strony proamerykański, z innej strony jeszcze inne rzeczy panu zarzucają, no to normalne, to opinie są, każde są dopuszczalne. Natomiast najczęściej to jednak komentują ludzie i dorośli, a wśród tych dorosłych nawet starsze pokolenie, średnie albo starsze, a tutaj od bardzo młodej osoby zdaje się, że jeszcze chodzącej do szkoły, a może studiującej. Co by pan mógł, jeżeli pan może coś na ten temat powiedzieć, to bardzo bym prosił. Ja chciałbym dodać, że to nie tylko było perswazja, ale był też i nacisk ze strony pana. No tak. Ponieważ ja przyznam się, że miałem pewnego rodzaju nie tylko obiekcje, ale pewien lęk przed odpowiedzią na ten list młodej osoby, ponieważ ten list jest napisany na takiej karteczce, to są dwie karteczki takie. Odręcznie napisane na takich karteczkach dwóch dość takich, no powiedziałem, wyciętych, jak pan widzi, z jakiegoś koło bloku i zawierają, bardzo bym powiedział, no ostre, nawet ja bym powiedział takie zadziorne, nie tylko pytania, ale i konkluzji. Czyli bez kompleksów napisane. Bez kompleksów. Ja muszę powiedzieć, że to, że zauważyłem bez kompleksów, to ten list zaczyna się od takiego sformułowania. Jestem anonimową osobą, która na pewno będzie długo żyć, a pan mają 92 lata krócej. O, więc czyli tak miły początek. Miły początek. I teraz drugie, że ona jest maturzystką, to znaczy z tego wynika, że w maju teraz będzie zdawała egzamin. Czyli prawdopodobnie mniej więcej 18 lat. A więc prawdopodobnie wokół tego. I teraz to, co jest w tym liście zawarte, było dla mnie pewnego rodzaju taką refleksją, czy starsi ludzie mają prawo pouczać młodych. Mhm. Bo ja widzę, wie pan, no, wiele wielkich osobistości świata źle na tym skończyło. No Sokrates, powiedziałem, stracił życie, bo zaczął młodych pouczać, prawda? Nie chcę już tu wyliczać innych nazwisk, którzy przegrywali, powiedziałem, pouczając młodych. Ale jest w naszej cywilizacji, że starszy człowiek siada pod jakimś tam drzewem, baja, i wychodzi z założenia, że młodzi powinni postępować i to jest tym pewnego rodzaju takim pouczanie o przyszłości. Ja przyznam się, że kiedy powróciłem do tych naszych rozmów, które żeśmy na ten temat mieli, to szedłem do wniosku, że ja też podlegam takiemu, powiedziałbym, wypaczeniu starszego pana. I teraz doszedłem do wniosku, że jedynym wyjściem, jaki ja mam, to określenie, w czym ta młoda osoba ma rację. Żeby to powiedzieć nie dla młodzieży. Oni swoje wiedzą. A żeby wszystkim tym, którzy mają powyżej, powiedziałem, pewnego wieku, dać ostrzeżenie. Bądźcie ostrożni, pouczając młodych ludzi. Znacznie więcej słuchajcie ich, co oni myślą. Oni mają znacznie większą taką percepcję i odwagę pokonywania tych niezwykle trudnych spraw, o których nie dużo wiemy. Na przykład to, że będzie dłużej żyła od pana. Tak. Nie, raczej starsze osoby tak się do pana nie zwracają. Nie, tak jest. A ona się odważyła. Ona się odważyła. I teraz, co jest jej
zarzutem do mnie. Zarzutem, że ona przeczytała, bo zna bardzo dobrze angielski, ostatnia część tego listu jest po angielsku napisana, ona się zwraca do świata i piękną angielszczyzną. I teraz ona znalazła wydawnictwo brytyjskie Who is Who, gdzie ja jestem tutaj na całej stronie opisany i tu jest wszystko, powiedziałem, napisane prawdziwie. Tu nie ma żadnych hamulców, prawda, ani jakichś tajnych rzeczy. I ona na bazie tej wiedzy, którą zdobyła tutaj przy tym Who is Who, brytyjskim, podkreślam, brytyjskim, to jest bardzo takie elitarne to Who is Who brytyjskie, no nazwijmy, chciała mnie jak gdyby tak przyszpilić, przycisnąć. I mówi tak, tutaj jest napisane, że pan napisał książkę zatytułowaną Nie kłam. Pisze pan, dlaczego pan tą książkę napisał dalej, co jest inspiracją, że tą książkę pan chce opublikować, dlatego jeśli pan zejdzie z tego świata, bo w ten czas dopiero będzie to takie, powiedziałem, uczciwe. I tutaj ona tłumaczy, panie, pan jest tchórzem. Bo jeśli pan ma prawo pisać i pouczać kogoś, to niech pan bierze na siebie za życie, bo w ten czas ja będę miała jeszcze szansę panu powiedzieć prawdę. Jeszcze teraz będę miała okazję pana opieprzyć. O właśnie. Na przykład. I teraz ona stawia sprawę w ten sposób. Przeżył pan wiele lat, był pan prawie wszystkim. Wszystkie tytuły, jakie ona tutaj pisze, prawda, że wszystkie tytuły, jakiekolwiek są do wyobrażenia, to pan je ma. I stawia się pan po stronie pokazania niebezpieczeństwa wynikającego z kłamania społeczeństwa, całych społeczeństw. A przecież pan kłamał. Pan przekonał mojego dziadka, że socjalizm jest najlepszym ustrojem na świecie. I dziadek to uwierzył. Czyli mamy, i źle na tym wyszedł. Mamy pierwszą ofiarę. Tak. Drugie, przekonał pan mojego ojca, że kapitalizm jest najlepszym rozwiązaniem dla rozwiązania wszelkich trudności. I teraz ja zauważyłam, że celem panu jest okłamać mnie. Że jeszcze ma pan nadzieję, że pan trzecie pokolenie jeszcze uda się panu okłamać, pisząc książkę Nie kłam i wszystkie inne wartości. A mówi, a ja powiem panu, że chcę panu zadać pytania, niech pan odpowie na te pytania. I w ten czas będziemy równi, ponieważ ja, jeśli nie wiem, to wiem, że to rozwiążę. A czy pan wie, co nas czeka z punktu widzenia realiów, nie przestrzegania, tylko rozwiązywania spraw? I teraz ja to zacytuję z jej listu, bo jest to, powiedziałem, bardzo mądre sformułowania. Bo ona tu kończy to. Czy pan wierzy, że damy się nabrać na pana metody argumentacji przekonywujące nas? I teraz. Kiedy zniszczycie wszystko, co stworzyła cywilizacja? Moralność Żydów, filozofię Greka, prawo Rzymian, bo robicie to bardzo skutecznie. Niszczycie wszystko to, co jest dorobkiem cywilizacyjnym. Dwa. Kiedy zniszczycie ziemię zachłannością, głupotą i nieograniczeniem swojego dobrego bytu, nie patrząc, co z tego ziemia będzie, co spowoduje, że ta ziemia będzie to musiała znieść. Trzecie, kiedy swoją nienawiścią pozbędziecie się dobrego, mądrego życia w przyjaznej wspólnocie, którą musimy kiedyś osiągnąć. Jeśli pan nie potrafi odpowiedzieć na moje pytania, to nie wystarczy tylko rzucić w książce tytułowe hasło Nie kłam. Ponieważ ja obserwowałam już pewną panią premier, która powiedziała, wystarczy tylko nie kraść. I co? Ma pan dzisiejszą Polskę. I teraz.
kończy w ten sposób. Nie zwracam się z tymi pytaniami tylko do pana. Zwracam się do świata po angielsku. I teraz tu jest po angielsku, co już nie chcę tłumaczyć, który jest powtórzeniem tego. I teraz ja przyznam się panu, że analizując ten list, analizując te jej pytania, analizując tą jej, powiedziałbym, taką agresywność do realnej prawdy, to znaczy ona mówi prawdę, zastanawiam się, jak jej odpowiedzieć. I teraz to było powodem, że jak pan pamięta, odmawiałem panu wszelkich propozycji pana, żeby doszło do takiej dyskusji, aż doszło do dzisiejszego. Ale jeszcze mam takie pytanie, bo teraz komentujemy ten list anonimowej dla naszych widzów autorki, ale czy pan dał jej jakąś odpowiedź, czy nie? Nie. Czyli pan się do tej pory nie... Pierwszy raz się ustosunkowuje. Ja w tej chwili dopiero odpowiadam. Tak jest. W tej chwili. I teraz chcę panu odpowiedzieć, no, żeby to było, powiedziałem, nie filozoficzne, nie jakieś takie taktyczne, politycznie, tylko takie ludzkie. A mianowicie, ja też kiedyś byłem młody. I przypuszczam, że nawet był to wiek podobny do nas, tylko ja już byłem na uniwersytecie. I już byłem takim, powiedziałem, zdolnym studentem, biochemikiem, zajmowałem się genetyką, co było takim nowoczesnym sposobem patrzenia na świat. I żyłem w takim środowisku, powiedziałem, tego Krakowa wolnego, powiedziałem, tego Krakowa, który pozwala sobie na takie lżejsze życie. I postanowiliśmy, że zorganizujemy spotkanie z bardzo znanym w Krakowie literatem, nazywał się Władysław Machejek. Pisał różne książki, był jak gdyby takim księdzem Tischnerem, ponieważ słownictwo używał góralskie, różne przypowieści góralskie. Ale też był księdzem? Nie. On był pisarzem. Mhm. Był pisarzem książek, ale też publicystą, no ale był takim bardzo znanym działaczem politycznym, czyli takim, powiedziałem, lewicowcem, zarządzającym ówczesną tą sferą literacką. I to spotkanie odbyło się w takiej sali, która nazywała się Rotunda. Ja nie wiem, czy jeszcze ktoś żyje, który pamięta tą Rotundę, bo to było pewne mistyczne miejsce dla studentów, gdzie były zabawy, dyskusje. No, niezwykle, powiedziałem, takie emocjonalne miejsce, które każdy student tego czasu powinien pamiętać. Na Starówce, na Kazimierzu? Nie, to było dokładnie koło tego pola, na którym są, powiedziałbym, te piłkarskie stadiony, prawda, Błonie. Koło Błonie. Pełno studentów jest na tej sali. Przychodzi Machejek. Mhm. Ja chcę powiedzieć, że jego charakterystyka polegała na tym, że on pisał, no ja bym powiedział, różnie można ocenić tą jego literaturę, ale był znany, że on trzeźwy był tylko bardzo wcześnie rano. Mhm. A później to już było trudno z nim. I on przyszedł, już powiedziałbym niestety po tym ranie. Wszedł na to podwyższenie. Już mu ciężko było, powiedziałem, iść. Oparł się o tą trybunę, prawda, która tam była. I siedzi, tak patrzy na nas. I w pewnym momencie, jak nie krzyknie, i to tak mówi, siu, 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 tak władza was hebluje. Oni widzą, że ich przyszłość to jest oheblować was z każdego sęka, z każdego, mówi, nierówności drzewa, z każdej drzazgi. I zwracam się do was z prośbą. Nie dajcie się oheblować jako wytyczna moja dla waszego dalszego życia. Kropka, skończył wykład. I chcę panu powiedzieć... I zszedł z trybuny. Nie, siadł na tym krześle, bo już nie mógł się utrzymać, powiedziałbym. Siadł na tym krześle, siedział. I teraz nic by nie było, ja bym nawet nie pamiętał tego, bo był to najkrótszy wykład, jaki mógłby się z tym... Nie dajcie się ohebrować. Gdyby ktoś na galerii nie zaczął bić brawo.
A później cała ta sala wstała i biła mu brawo, ja wiem, przez minutę, dwie, trzy, wie pan. Czyli była to taka, powiedziałem, manifestacja akceptowania tego pojęcia młodzieży nie ohebluje. Nie da się oheblować, wie pan. To jest pierwsza moja odpowiedź dla pani. Jeśli będą próbowali panią oheblować, to nie oczywiście się. Pani się nie da. Ale ja chcę powiedzieć, że nikomu jeszcze się nie udało, żeby młodzież oheblować. Niech ksiądz arcybiskup krakowski nie myśli, że ohebluje młodzieży, opowiadając najrozmaitsze głupoty, które on od czasu do czasu gada. Niech Czarnek jako minister oświaty nie myśli, że uda mu się oheblować młodzieży, pisząc książki, czy nie da się. Po prostu to jest ten pierwszy wstęp. Dłużej będą żyć. W związku z tym mają przewagę. A jak będą długo żyć, dłużej żyć, to będą mieli możliwość konfrontacji z rzeczywistości z tym, co ci staruch mówią. Jest to pewnego rodzaju dla mnie taki element optymizmu. Bo jak patrzę na ten świat, który oddala się ode mnie coraz bardziej, to człowiek nabiera takiego pesymizmu. Ogląda telewizję, ach cholera, to już później się nie... Ogląda, czy tam gazetę przeczyta. Przeczyta jakąś książkę. To ma się takie poczucie, no nic się nie da zrobić. Tak, już będziemy szli w kierunku niedobrych zjawisk. Ale to, że jest młodzież, która nie da się oheblować i to nie da się oheblować jest kluczem, powiedziałem, postępu nie tylko w Polsce. A teraz podam dowód na to. Być może, że ujawnię w jakim stopniu tajemnicę mojego przyjaciela, który ma związki z systemem analitycznym no, jednego z wielkich mocarstw. Przed wyborami do naszego Sejmu, tymi ostatnimi, ja może powiem, wielkie mocarstwo bardzo się interesowało. Co się z Polską stanie? Bo mogło stać się dobrze, a mogło stać się źle. A jak się stało? Zaraz powiem. I teraz, na czym polega ta ich uwaga taka? Że ci analitycy, którzy byli tu w Polsce i obserwowali, ale nie tylko, potężny komputer światowy, potężny, największy komputer świata, analizował, powiedziałem, alternatywy. I na 7 dni przed wyborami prognozy tego komputera i tych analityków było, że PiS zwycięży. Ja muszę powiedzieć, że było to dla mnie nie tylko zaskoczenie. Ja to powiedziałem jednemu z polityków. Ja nie chcę już teraz wyliczyć, powiedzieć nazwiska. Powiedziałem polskiemu politykowi. Tak będzie. PiS zwycięży. I to te badania pokazują prognostykę taką, powiedziałem, sprawdzalną, nie jakieś gadania. I okazało się to nieprawdziwe. Kilka dni temu zapytałem, czy zbadali, a dlaczego tak się stało. Olbrzymi zwrot młodego pokolenia, od 18 do 30 roku, zwrot także prawicowego. Od PiS-u do Hołowni i tej trzeciej drogi. W przeciągu 7 dni zauważyła młodzież, że to heblowanie jest na horyzoncie. I dokonała zmiany, która zmieniła sytuację w Polsce. Czyli jeśli ja bym chciał tutaj wszystkich namówić, którzy analizują we wszystkich partiach, a zbadajcie, co myśli młodzież. Dziś, co myśli młodzież. I to nie tylko ta młodzież lewicowa, ale ta młodzież i prawicowa, i tego centrum, i ta milcząca większość młodzieży między 18 a 30 rokiem życia. Kiedy nastąpił ten wzrost? Między innymi w nocy, kiedy oni stali tak dłużej, żeby... To młodzież stała. A więc bądźmy uważni. Tego się nie da zmienić. Tak to będzie. Młodzież zawsze będzie miała przewagę wieku. Będzie dłużej żyć jak my.
Ale teraz trzeba na to młodzież zwracać uwagę, żeby ich szanować, żeby ich pogląd szanować, ich nie uważać za materiał z gliny ulepiania innego społeczeństwa, tu cytuję, bo tak to myślał Stalin, Związku Radzieckim i później Kościół też tak, ukształtujemy młodzieży. Nie ukształtuj, młodzież będzie taka, jaką sobie wybierze. Mówię to jako pewnego rodzaju wstęp. Ponieważ chciałbym odpowiedzieć na jedną rzecz, co dzisiaj młodzież autentycznie gnębi na całym świecie, a w Polsce też. A mianowicie lekceważenie tego, co byśmy nazwali przyrodę, zagrożenie dla bytu biologicznego człowieka, ze wszystkimi, ja bym powiedział, absurdami, idiotyctwami, które tej młodzieży się wtrąca. I to uważam za to, ostrzegam przed przyszłością. To uważam. Lekceważenie szanowania ziemi. Szanowania tego miejsca, w którym no musimy żyć. I teraz chcę powiedzieć, że w swoim karierze życiowej pracowałem w ONZ-cie i byłem przewodniczącym tak zwanej grupy trzeciego komitetu. Ten trzeci komitet to był komitet, który zajmował się sprawami politycznymi, a więc rezolucje jakieś żeś tam wymyślaliśmy, jakieś i tak dalej. I partnerem no, moim ze strony amerykańskiej był człowiek, który był kosmonautą i był na Księżycu. Nazywał się Shepard. Niezwykle ciekawy człowiek dlatego, że on miał otoczenie tych doradców. Jak tylko podniósł rękę, że chce przemówić, to ci doradcy bledli ze strachu. Bo on nie tylko, że nie realizował to, co mu każą, tylko co chciał, to mówił. I tak myślę, w pewnym momencie była debata na temat Czechosłowacji. Rosjanie wkroczyli w ten czas do Czechosłowacji i była debata. Tam doszło do jakichś takich kontrowersji. Nie chcę tu szeroko zająć. I on podniósł rękę, że chce zabrać głos. A problem był taki, że Rosjanie przekroczyli granice, że nie uszanowali Czechosłowacji, państwa i tak dalej. I on mówi, że zabiera głos. I przemawia w ten sposób. Bo jeszcze raz, bo ja siedział tu koło mnie. I mówi, szanowni państwo, kiedy byłem na Księżycu, widziałem Ziemię. Całkowicie inną jak byłem tam. Po pierwsze, świeci. Ziemia świeci. I to świeci takim niebieskim, ostrym światłem. I to jest tak piękne, mówi. Tak pięknie to wygląda. Że ja oczywiście nie ze strachu, ale chciałem wrócić na tą ziemię. Bo oczywiście, że chciałem wrócić, żeby przeżyć, ale wiedziałem o tym, że ja wrócę na tą ziemię i będę na tej ziemi szczęśliwy. I mówi, zwracam się do wszystkich, kochajcie tę kulę ziemską. Kropka. Chcę powiedzieć, że jeśli my tego nie zrozumiemy, co powiedział Shepard, że będziemy tak, mówię w cudzysłowie, kochać, jak obecnie kochamy ziemię, długo nie pożyjemy. Tworzyliśmy cywilizację 20 tysięcy lat. Ja chcę powiedzieć, że przed nami jest prawdopodobnie możliwość przeżycia 20 tysięcy lat. Tylko nie jestem pewien. A ta młoda osoba stawia to jako czołówkę. Kochajmy tą ziemię i dbajmy o to. Bo jak mówił ten Shepard, ja nie widziałem, mówi z daleka, żeby tam były linie, które nazywają się granice i tak dalej. A najważniejsze, wcale nie widziałem napisu, bo ani jakieś czeko, ani jakieś USA, ani nie widziałem. Ziemia była jedna. A więc jest coś, co jest, powiedziałem, jednoczącym ludzkość, ażeby dbać o tą ziemię jako czynnik przetrwania. Nie zabawy, tylko przetrwania. Czyli autorka tego listu jest uczennicą Sheparda. Tak jest. Tak można powiedzieć. No, dlatego ja o tym mówię, że tutaj wyliczę kilka rzeczy. A na tyle zna język angielski, że mogłaby spokojnie z nim pogadać. No akurat chcę powiedzieć, że sprawdziłem, Shepard zmarł. Także że już to nie. Już jest, także już nie. Ale no, jest jego jak gdybym alter ego myśleniu. A teraz powiem o czymś innym. Tutaj ona mówi o wartościach.
wartości niszczycie. Ja przyznam się panu i państwu też może, że ja zrobiłem karierę jako ambasador Polski w Londynie, ponieważ zostałem zaproszony, mówię karierę w cudzysłowie, żeby zostałem zaproszony do takiej uczelni, która nazywa się London City Polytechnic. Jest to uczelnia, która założona została tam 500 ileś lat przez bankierów, którzy doszli do wniosku, że potrzebne są im kadry. I kadry bankierom są potrzebne w czym? Nawigacji, no bo okręty, prawda, prawa międzynarodowego, bo trzeba, i rachunków, prawda. Czyli tam są tylko trzy przedmioty. Nawigacja, rachunki, które dzisiaj są wielkim, powiedziałem, nauką, i trzecie, prawo międzynarodowe. Ale równocześnie każdy student, i to jest cholernie bogata uczelnia, niezwykle bogata uczelnia, no bo finansowana przez banki. I teraz, ja chcę powiedzieć, że teraz zdaje się inaczej się nazywa, ta London City University, czyli dostała jakieś, powiedziałem, ale to zostawmy na boku. I teraz każdy student musi wybrać jakieś dodatkowe teraz obecnie przedmioty, które dają mu takie szerokie spojrzenie na świat. On może wybrać biologię, kulturę, różne jakieś, które dają mu pewnego rodzaju takie wyjście poza te zawodowe trzy przedmioty. I zaproszono mnie tam, rektor tej uczelni, no niech pan powie parę słów do. Ja biorąc pod uwagę te, powiedziałbym, swoją tą wiedzę o takim patrzeniu na świat człowieka, siebie jako członka przyrody, a nie jednego, użyję tego słowa, ze zwierząt, które żyją na tym, zacząłem tłumaczyć o kryzysie wykształcenia uniwersyteckiego. Że odchodzimy od wyszkolenia uniwersyteckiego, który kształtowany został przez pół wieku, prawda? Czy więcej. A mianowicie, kiedy uczono studentów wszystko, co dotyczy w wojennym związku. Że na przykład nie, na medycynie nie będzie specjalistów od lewej ręki, a drugi będzie specjalista od prawej ręki, tylko on będzie rozumiał, czym jest człowiek i mózg jego, i żołądek, że będzie widział w pewnym związku życie świata, przyrody. I to zrobiło jakieś takie wrażenie, że zaproszono mnie, żeby wykład. Ja tam miałem cykl wykładów. I po tym cyklu wykładów zebranie gubernatorów, których jest 106, postanowiłem mi dać tytuł profesora. I 93 głosowało za mną. Czyli ja jestem, powiedziałem, jak już pan chce jakiś tytuł, czy ta pani tutaj też mówiła, to może pan mówić do mnie profesor, co jest oczywiście śmieszne. Ale nie to jest dla mnie istotne, o czym ja chcę powiedzieć. W Grecji miałem przyjaciela, który nazywał się Zolotas. Cholernie bogaty człowiek, z rodziny takich złotników. Jak pan weźmie jakiekolwiek gazetę amerykańską, widać, że te sklepy jubilerskie Zolotas należą do niego. Ale w tym czasie, kiedy ja byłem tam w Grecji, on był szefem banku centralnego. I byliśmy w takiej przyjaźni, ja muszę powiedzieć. Bardzo go lubiłem. On mnie, tak powiedziałem, uczył tego zrozumienia filozofów Greków. Bo to nie jest prosta rzecz. Między innymi ciągle ja go pytałem, słuchaj, nie potrafię zrozumieć, skąd ta wojna między Atenami i Peloponezem, tak okrutna, o nic. Żadny sensu w tego. I on mi kiedyś powiedział, Jasiu, czy znasz takie państwo, które nazywa się Związek Radziecki? Ja mówię, no tak. A czy znasz takie państwo, które nazywa się Stany Zjednoczone? Ja mówię, tak. To mówi, Sparta była Związkiem Radzieckim, a Ateny były Stanami Zjednoczonymi. I spróbuj, mówi, dzisiaj rozpatrzeć, dlaczego oni się nie lubią. Tak samo było dawniej. Więc ja to szybko zrozumiałem, na czym polega wojna peloponeska napisana przez Tukidydesa. Od razu zrozumiałem. Ale teraz on mi opowiada,
że on mając 29 lat uzyskał doktorat w Cambridge. I ja mówię, i za co dostałeś? Napisałem jedno zdanie. Ja mówię, co, za jedno zdanie doktorat? Tak, za jedno zdanie. Ja mówię, możesz powiedzieć, jak? On mówi tak. Napisałem dysertację doktorską zatytułowaną System, jak rodził się system monarystyczny świata. A więc mówi starożytność i tak dalej. No już nie chcę. I to było 21 stron. Ale na końcu napisałem jedno zdanie. Wszystkie słowa po angielsku, które użyłem w tym dysertacji 20, są pochodzenia greckiego. I teraz ja dlaczego o tym mówię? Bo to jest prawda. To ci starożytni ludzie mieli zdolność myślenia abstrakcyjnego, który my dzisiaj nie umiemy myśleć abstrakcyjnie. My umiemy fenomenalnie zabezpieczać technikę. Wszystko się dzisiaj... 93% wszystkich wynalazków jest wynalezione za mojego życia. 7% tylko wynalezione są przez parę tysięcy lat. A więc ja bym powiedział, my potrafimy zastosować abstrakcyjne myślenie do techniki. Ale nie posuwamy cywilizacji ludzkiej przez zdolność do abstrakcyjnego myślenia. Czyli mózg, który myśli. A to umieli Grecy. Wynaleźli 2000 abstraktów. Od razu chcę powiedzieć 2000. My jeden. MC kwadrat. I teraz to, co jest zjawiskiem, ja bym powiedział, o którym ona mówi, zatracałem w związku z tym wartości. Bo czy pan nie zauważa, że dawniej było słowo ci daję, a teraz mówię, to wyśmieją pana, prawda? A na słowo ci daję wymieniali tysiące, miliony pieniędzy w starożytności. Ja i to, i to działało. I działało. Dalej, no nie kłamali, bo wiedzieli, że w taki kłamstwo w takiej Wenecji jest kłamstwem, powiedziałem, destrukcji finansowej, a mało, że nie tylko, zarządzanie. Niech pan dzisiaj rozpatrzy te wartości wszystkie. Czy ktoś dzisiaj się powołuje na prawo wiedeńskie, dyplomatyczne? Czy ktoś się powołuje? Mówią silny? To zjada. Słaby to go zjedzą. Taka zasada obowiązuje. I teraz niech pan weźmie pod uwagę, dokąd tak pójdziemy. Z tym, powiedziałem, zatraceniem pojęcia wartości. Zatraceniem tych norm, które cywilizacja tworzyła przez, ja wiem, no niektórzy mówią 4000 lat, może mniej. Ale Chińczycy mówią, że 4000 lat dzisiaj ich kształtuje, ich wartości. Dlaczego tak przykładam do tego wagę? Ponieważ uważam, że jeśli się nie otrzeźwimy i nie zbudujemy systemu, który ograniczy kłamanie, ograniczy, powiedziałbym, tą piekielną zdolność wykorzystania sztucznej inteligencji do kreowania rzeczywistości, to kto wie, czy nie pozbędziemy się cywilizacji. Ja, wie pan, może powiem to społeczeństwu, pokazując swoją przeszłość. Ja przeszedłem do wywiadu dlatego, że zaintrygowała mnie propozycja, żeby stworzyć w wywiadzie polskim siłę, która będzie obserwowała ewentualność wojny atomowej. A mianowicie powstaje broń jądrowa, która się coraz bardziej doskonaliła i zadaniem wywiadu było obserwowanie tego całego procesu. Gdzie to zaprowadzi? Gdzie to zaprowadzi? I teraz ja parę dni temu słyszę generała, który opowiada o takim, powiedziałem, normalnym technicznym mówieniu, że wojna, tutaj zagrożenie, tutaj uderzenia, tak jak gdyby się to normalnie działo. Jakby tu nie było tego problemu, o którym przed chwilą powiedziałem, wartości, które za tym idą. Wartości.
Bo ja wiem o tym, bo między innymi byłem szefem ćwiczeń, które były, pamiętam, w Kazimierzu. W Kazimierzu były na temat, no co by się stało, jakby było uderzenie atomowe na Warszawę. Powiem. 3 głowice taktyczne uderzają na Wolę, bo tam były te rakiety, powiedziałem, działa rakietowe strącające samoloty, czy cokolwiek leci. I teraz trwałoby to niecałe 3 minuty. Ginie 350 tysięcy ludzi. No więc jak ten generał, jak usłyszałem tego generała, i który opowiada o broni jądrowej, która jest tutaj zagrożeniem, a tu jeszcze, jeśli to trzeba uważać, ale taktycznie to jest możliwe, rozłożenie broni gdzieś tam, Kaliningrad. Wie pan, to ja rozumiem, że my zatracamy poczucie wartości, chęcia życia. Więc ja rozumiem tą dziewczynę, która mówi, jeśli wy się nie zatrzymacie w niszczeniu wartości, to ja nie widzę przyszłości. I mówi, niech pan odpowie na to. Bo to uderzy w nich. Bo to uderzy w nich. W tamto pokolenie, tak? Nie w nas. Tak, tak. Wie pan, ja w dalszym ciągu, i to od razu chcę powiedzieć, ja nie wycofam się z tego postanowienia, że ta książka została wydana po mojej śmierci. I teraz powiem, ponieważ nie bardzo chciałem to powiedzieć, teraz powiem. Ja wiem, że ta książka zatytułowana Nie kłam, która jest pewną bezczelnością z mojej strony, kiedy ja umieszczam to słowo nie kłam jako 11 przekazanie tablic mojżeszowych. Wie pan, to jest, ja zdaję sobie sprawę, to mi zarzucają, że to jest arogancja. Ale ja chcę powiedzieć, że ta książka nie będzie miała wartości, jeśli ja nie pokażę, że nie ma innej, powiedziałem, możliwości, jak zwrócenie się do społeczeństwa, że naprawienie tego świata nie będzie leżało w żadnych wynalazkach sztucznej inteligencji, komputerów, jakichś super, tylko w człowieku, w jego wartości, w jego wewnętrznej wartości. I tą jego wewnętrzną wartością powinno być przestrzeganie kilku zasad, które jest w 10 przykazań, ale żeby uwzględnił też to 11 przykazanie, żeby nie kłamać. Bo teraz podam pewien przykład. Co powoduje kłamstwo? Ono wpływa, ja bym powiedział, nie tylko na to, że tam no, jakieś najrozmaitsze emocje są, że to wpływa na nasze, powiedziałem, bezpieczeństwo także. W dawnych czasach w Stanach Zjednoczonych była instytucja, która nazywała się United States Information Service. Taka, powiedziałbym, instytucja do propagandy. To znaczy propagandę światową robiła United States Information Service. Posiadały olbrzymie środki, wolna Europa i tak dalej, i tak dalej. I teraz przyznam się, że koniecznie chciałem, żeby poznać kogoś, który kieruje tą. I przez swoich przyjaciół w Stanach dopuszczono, że ja złożyłem wizytę szefowi United States Information Service, który nazywał się, o dziwo, Shakespeare. Przyszedłem w Waszyngtonie, przyszedłem do niego, przyjął mnie i rozmawiamy, no, co on robi. I w pewnym momencie tak bezczelnie pytam, panie dyrektorze, czy mógłby pan powiedzieć, co w tej chwili robicie? Co macie do zrobienia dziś? A mówi, dobrze, o, niech pan, zaraz pójdziemy. O, tutaj do takiej, mówi, kina naszego, pokażę panu, co robimy. No, poszliśmy, siedliśmy w tych fotelach. Ekran fenomenalny. I film pokazuje się. Fenomenalnie zrobiony film. O Czałszewsku. I pisze tam. Ale już po jego śmierci. Nie, nie. Za życia. Ja mówię, to za życia, oczywiście. A no tak, bo to jeszcze w Czałszewsku to był w którym roku zabity? 89? No, to już tak. Ale ja mówię, w czasach tego konfliktu, kiedy on nawiązał konflikt ze Związkiem Radzieckim. I teraz ten Czałszewsku pokazywany jest jako tak
świat go kocha, wszędzie gdzie wizytę, to go witają. Naród, powiedziałbym, krzyczy, geniusz. Geniusz Karpat. Tak. Skończyło się to, fenomenalnie zrobione. Ja mówię, panie dyrektorze, po co wy to robicie? Czy to jest kłamstwo? Mówi, tak. Ale ten film jest naszą częścią naszej strategii politycznej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I w ten czas ja zrozumiałem, że przekraczamy pewną linię. Że używa się kłamstwa jako mechanizmu. I teraz to był początek mojego takiego otrzeźwienia, wie pan. A teraz ja chcę powiedzieć, kiedy oglądam wszystko to, co się mówi na temat konfliktu w Izraelu, konfliktu na Ukrainie, konfliktu, to ja widzę, że wszystko stało się to mechanizmem zagrażającym bezpieczeństwu świata. Że dzisiaj konflikt to już nie jest walka żołnierzy, czy karabinów, czy dział, czy czegoś tam, tylko zarazem jest to walka propagandy, kłamstwa, i zarazem drugie, gospodarki, która jest najrozmaitszymi mechanizmami, czyli że jest triada. Żołnierz walczący gdzieś tam na froncie ma drugie wsparcie w postaci, powiedziałem, kłamstwa i całych mechanizmów propagandowych, który kształtuje myślenie, a oprócz tego jeszcze jest gospodarka, którą się gra, żeby kogoś wykończyć. Dokąd my zajdziemy z tym? Zajdziemy, za jakiś czas zajdziemy. Tylko nie wiadomo z jakimi konsekwencjami. Bo w ten czas, powiedziałem, człowiek bez wartości staje się, powiedziałem, zwierzęciem, który tylko chce zjeść drugiego, jeśli jest słaby, lub samemu jeść, jeśli jest silny. Wie pan, mój przyjaciel Graham Allison napisał książkę o teorii Tukidydesa. On tam stwierdza, powiedziałem, genialnie, że jeśli jesteś słaby, koniecznie wydaj wojnę. Jeśli jesteś silny, negocjuj. To jest książka cała, powiedziałem, o teorii Tukidydesa. No to w jakim kierunku my idziemy? I teraz ta dziewczyna tutaj, myśląc swoimi kategoriami, zadaje pytanie, co się stanie, jak stracimy te wartości, które były wartościami tworzonymi przez bardzo długi okres czasu? Mógłbym zakończyć to nasze spotkanie jednym stwierdzeniem. Uważam, że nie jest tak źle, jak przedstawiłem tutaj. Ponieważ ta prawda, że młodzież nie pozwoli się wyheblować, o której Władysław Machejek kilkadziesiąt lat temu zwrócił się do młodzieży, nie dajcie się oheblować. Ponieważ Polska wymaga, nie tylko Polska, że muszą być sęki, muszą być drzazgi, musi być nierówność, bo taka jest Polska. Parę dni temu słyszę tutaj, jak jedna pani, jakaś doktor opowiada o tym, że wielkim zagrożeniem jest, że są dwie Polski. Że nie ma jednej Polski i socjologicznie udowadnia. Nic nam nie zaszkodzi, że są dwie Polski, jeśli uznamy, że Polska ma prawo mieć sęki, Polska ma mieć prawo zadziorność i Polska ma mieć prawo nierówność na desce. Że to nie wszystko musi być wyszlifowane. Że żaden biskup krakowski nie będzie miał racji, że żaden Czarnek nie będzie miał racji, ponieważ przeciwko niemu będzie, powiedziałem, to biologiczne, powiedziałem, przyzwolenie młodzieży, żeby nie dać się oheblować. I przyznam się, że chciałem przedłużyć ten wykład, najkrótszy wykład Machejka. Może jest ktoś, który żyje jeszcze i pamięta tego człowieka, bo chciałem zakończyć. Nie dajcie się oheblować. I ja nawet jeśli będę już pod ziemią w ten czas, to będę spokojny, bo będę wiedział, że jeszcze Polska nie zginęła. Nie poprzez to, że śpiewamy, tylko dlatego, że młodzież polska nie da się oheblować. To jeszcze raz podkreślam. To jest nasz ratunek. I nie pomoże żadne, powiedziałem, kalkulacje polityczne, partyjne, jakieś inne. Nie da się. Trzeba respektować poglądy młodego człowieka i szanować go. Dlatego, że tak jak ta młoda dziewczyna napisała w tym liście, tutaj powtórzę, bo bardzo mi się to podoba, choć
choć nie bardzo no, jest to ładne, a mianowicie jestem anonimową osobą, która będzie długo żyć, a pan mając 92 lata krócej. No i niestety to jest. Dla mnie niestety, a dla pana i dla Polski, dla naszej przyszłości, to jest klucz, powiedział, sukcesu. Oni będą dłużej żyć. I dlatego są tak ważni. I dlatego są tak ważni. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć na zakończenie tego cyklu. Powiedziałem moich... W wielkim tygodniu. Tak, tak. Tym bardziej. Jeszcze raz podkreślam, wie pan może, że my nie mamy poczucia, jak jesteśmy wartościowym narodem. I co jest naszą wartością? Bo niektórzy mówią, no jeśli tych armat ktoś, to ma wartość. Jeśli ma tych samolotów, tam to jest wartość. A jeśli ma tych rakiet, tak, to jest wartość. Polacy mają inną wartość. Mają wartość, ja bym powiedział, wartości. Poczucia własnej wartości. A teraz powiem, co jest polską wartością obok tego, tej sekatość. Ja chcę powiedzieć, cholerna zdolność do tolerancji wszystkiego, co jest nawet dalekie od nas, ale jest tolerancja. Myśmy przecież to wnieśli. Żydów przyjmując z Hiszpanii, utrzymując wielonarodowość Polski, przyjmujemy Ukraińców i nie wynika to, powiedziałem, z jakiejś instrukcji, tylko po prostu przyjęliśmy to. Zauważył pan? Bez jakichś tam instrukcji, bez nacisku. I teraz, czy są ci, którzy tego nie doceniają? To są groźni ludzie. A mianowicie, jeśli pan by pojechał do Jerozolimy, w Jerozolimie jest pomnik, który zatytułowany jest Pomnik Tolerancji. Jest to pomnik niezwykle, powiedziałem, piękny, ale taki, powiedziałbym, no, intelektualnie do myślenia nawołujący. A mianowicie jest to na tak zwanym wzgórzu Hanacif, czyli pomiędzy byłym pałacem Kajfasza, a miejscem, gdzie doszło do przymierza Boga z człowiekiem, tam gdzie tego syna, powiedziałem, Abraham chciał. I ten pomnik jest skonstruowany przez polskiego rzeźbiarza, który polega na tym, że jest kolumna wielkiej świątyni pęknięta na pół po jakimś trzęsieniu ziemi. A ze środka tego pęknięte wyrasta drzewko oliwne. Przy czym to drzewko oliwne ma złote liście, które nikt nie kradnie, bo to jest ciekawe. I teraz chcę powiedzieć, że jest to pomnik, którego, powiedziałem, ideje, pieniądze i tak dalej, trzech ludzi. Peres, prezydent Izraela, Abbas, który był w ten czas szefem autonomii palestyńskiej i Guzowaty, polski biznesmen. Teraz była to olbrzymia uroczystość otwarcia tego pomnika. Pan tam był wtedy? Tak. Olbrzymia. Gdzie było, ja wiem, no, 72 miasta i tak dalej. Chcę powiedzieć, że 5 polskich miast przyniosło kamienie, bo to jest żydowski taki, powiedziałem, zwyczaj, przyniosło kamienie. Wspaniałe kamienie, ja bym powiedział, które dał. Gdańsk, Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków. Chcę powiedzieć, że wygłosił tam fenomenalne przemówienie Wałęsa, które było, ja bym powiedział, szokowe, bo on tam jemu przygotowano, że on diabła nie czytał tego przemówienia, tylko powiedział tak, panowie, tam młodzież i tak dalej, zwracam się do was, nie stawiajcie pomników wielkim ludziom, którzy zmarli. Oni już nic nie potrafią i szkoda pieniędzy na pomniki. Szanujcie i stawiajcie pomniki żyjącym, którzy potrafią coś zrobić dla ojczyzny i dla świata. Wie pan? No więc Wałęsa, kiedy to wymyślił, to muszę powiedzieć, że nabrałem do niego olbrzymiego szacunku, bo jest to, powiedziałem, fundament. Że jeśli mamy kogoś szanować, to szanujmy, powiedziałem, żywych. I teraz ja może dodam,
a żeby pokazać ten anteną, jak ta pani mówi, że są dwie Polski, bo są dwie Polski. Pod tym pomnikiem jest pełno młodzieży, który przyjeżdża na rowerach, motocyklach i traktuje to, że tam się z dziewczynami spotykają. To jest dla nich pewien symbol tego pomnika, że tu są Arabowie, Żydzi, wszystko jedno jacyś tam i pod tym pomnikiem piją, jedzą. Nie było żadnego polityka polskiego, który pod tym pomnikiem położyłby kwiatka. Mimo, że to jest polski pomnik. W historii, ani razu. Ani razu. Ja chcę powiedzieć, że tam co roku odbywa się takie modły pod tym pomnikiem. Modły trzech religii. To znaczy żydowskiej, muzułmańskiej i katolickiej. I zawsze z Polski ktoś jest, który odprawia jakieś tam modły. Między innymi zawsze Tischner był. Ale kiedyś ja tam byłem, kiedy były te modły, które Żydzi śpiewali tam te swoje psalmy. Te psalmy, muzułmanie coś tam na tym bębenku tam i tak dalej. I wystąpił Infuad Bryła, który już jest staruszkiem. Pozdrawiam go, jeśli będzie mógł słuchać to, co mówię. I rozpoczął swoje modły od deklamowania psalmów Dawida, ale w staroegipskim, starohebrajskim języku. I teraz te 2000 czy więcej ludzi, w pewnym momencie tam są te przerwy w tych psalmach Dawida, które się trzeba mówić amin. Znaczy przerywa ten, który, a ludność mówi amin. Wszyscy wiedzieli, kiedy mówić amin. I teraz byłem dumny z tego. Polski ksiądz, który potrafi mówić po starohebrajsku, daje szacunek swojej tolerancji dla świata, wiedząc, co to są psalmy Dawida. Mało uważając, że to jest modlitwa jego. Ileż tu jest wartości, które my nosimy w sobie, a które nie wiemy, a ta pani, mówiąc, że są dwie Polski, nie potrafi tego wyodrębnić. A teraz ja powiem, dlaczego ja nie chcę, żeby przed moją śmiercią opublikować tą książkę. Ponieważ uważam, że książka musi się składać z pokazu 10 niezwykle zasłużonych dla Polski ludzi. Mądrych, kreatywnych. Ale jest to nieuczciwe, gdybym nie powiedział, że muszę pokazać 10 łajdaków, którzy Polskę, powiedziałem, topili, niszczyli. I to pokazanie na ostatnich stronach tych dwóch, powiedziałem, antynomów, z jednej strony wielkich ludzi i z drugiej strony łajdaków, jest dla mnie obowiązkiem, żeby powiedzieć nie kłam. Bo to jest dowodem, że ja nie chcę kłamać. Ja mam to świadomość, kto Polsce szkodził i kto Polskę, powiedział, ratował. I dlatego chcę, żeby to było po mojej śmierci. I to jest wszystko, co jest moim wyjaśnieniem Państwu, dlaczego chcę, żeby ta książka była dopiero po mojej śmierci. A mówię to dla Pana, ponieważ ja Panu kiedyś przyrzekłem, że ta książka będzie wcześniej publikowana i będzie na jej temat. Audycję zrobimy. Nie będzie. Nie będzie takiej okazji. Nie będzie. I przepraszam, bo już po Pana śmierci audycji nie będzie. Już nie będzie. I za to przepraszam Pana. Okej. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był były ambasador Polski, między innymi w Londynie i w Atenach, Jan Bisztyga. Dziękuję bardzo, Panie ambasadorze. Ja dziękuję społeczeństwu, Państwu za cierpliwość, że chcieliście wysłuchiwać człowieka, który ma 92 lata i, jak ta pani mówi, jest w gorszej sytuacji od niej. Od tych, którzy są młodzi. Którzy są młodzi. Dziękuję Państwu za oglądanie naszych programów. Zachęcam do odnajdywania naszych filmów na kilku naszych kanałach. One są i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA. Dziękuję też za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy działać i kontynuować naszą działalność. Państwa wpłaty, Państwa darowizny proszę kierować na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu, ewentualnie, tak jak jest to podane w opisie, w ramach 1,5% podatku rocznego też można pieniądze przekazać. Proszę Państwa,
zachęcam do nie tylko oglądania naszych programów, ale również do zaglądania do naszej księgarni. W naszej księgarni pod adresem cep-sklep.pl, CEP jak skrót od Centrum Edukacyjne Polska, wiele książek naszego wydawnictwa i innych wydawnictw. Tutaj z nowości to polecam książkę ambasadora Krzysztofa Balińskiego, Polska czy Ukropolin. Myślę, że bardzo ciekawa analiza sytuacji wokół Polski i Ukrainy. Polecam książki pana Henryka Pająka, między innymi modny temat Polexit. Napisał taką książkę Od łagru do eurołagru, prawda? Bo niektórzy tak mówią, że myśmy przeszli od łagrów typu radzieckiego do tak zwanych łagrów w eurokołchozie. No, trzeba się zastanowić i zobaczyć, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Polecam też książkę historyczną Andrzej Leslie Cockburnowie, Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael, gdzie jest pokazane, że wcale tak różowo w tych relacjach amerykańsko-izraelskich nie było. Zwłaszcza początek, lata 40. i 50. to były trudne lata w tych relacjach. I myślę, że jest to bardzo dobrze napisana, bardzo ciekawa pozycja. A z naszych książek to oczywiście książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa. Na przykład trzy książki z mapą Gomberga na okładce to są książki o kulisach II wojny światowej. Także książka dotycząca obecnej Ukrainy, Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski, o tym, co zostało z tej tradycji polskich kresów. A także polecam książki w serii Gorące tematy, źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, czy też książki dotyczące masonerii i New Age autorstwa Arnaud de Lassus. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do widzenia.